Okej, po prostu guzik ją wyłączy. Okej, oby to oczywiście nam pomogło. Tylko gdzie jest ten guzik? Na plecach czy gdzie? Jak mamy do niej podejść? Kurczę, skoro nas ściga i chce nas zabić, nam głowę odgryźć, tego typu rzeczy, nawet nie wiem. Oj, nagle Salsa sobie przypomina właśnie Lukasa. No w końcu najwyższy czas Salsa. No w końcu się dowiedziała, że to jest Lukas w świecie bez tych masek, tego typu rzeczy. Jak mówię, najwyższy czas Salsa. Jest duży guzik na jego plecach. Musisz go wcisnąć. No dalej, bądź odważny. Użyj psa jako przynęty. Endo na zarzeź dowaju z tym psem. Salsa, czy nas uratuje? Co za ulga. O! Dziękuję, koleżko. I małpo. A co nie podziękujesz? Myślę, że użyję tej szansy na opuszczenie wojska. I poświęcę swoje życie na robienie wszystkich rzeczy, żeby były szczęśliwe. O! Zgadzasz się ze mną? Dziękuję, psie. Przepraszam! Tylko żartowałeś z tą przynętą? Nie żartowałeś, my wszyscy o tym wiemy doskonale. My się tego nie rozumiemy! Nie to miałem na myśli! Źle mnie zrozumiałeś! O jacie. Okej, Salsa do nas dołączył. No, po tych 3 latach znowu widzimy Salsę na własne oczy. Ja nie mogę. Się dzieją ciekawe rzeczy, a więc żeby... Właśnie, Salsa małpa, żeby Salsa był tym kluczem? Do igły? O, czemu znowu jest kamera na Chimerę? Kurczak ją włączył. Więc po to był ten kurczak na głowie? No dobra. I Samba nas widocznie gdzieś tam poprowadziła, więc idziemy za Sambą. Tak samo teraz pamiętam właśnie poszła... A nie, poszła tędy na górę. Rzeczywiście. Trochę mi się pomyliło, ale trudno. Tylko tam wydaje swoje odgłosy, małpie i tak dalej, więc mam jakieś drzwi. No trochę znamy drzwi. Właśnie też takie jakby mamy tam jakieś, nie wiem, hieroglify czy tego typu rzeczy. No oczywiście Salsa te drzwi rozpoznaje, a więc... No to już wiem, do kogo należy robota. No, która polega na otwarciu tych drzwi. A więc znowu taniec Salsy. Się udało, jak widać. Lukas, podziękowałbyś. Ja wiem, że jesteś taki trochę nieśmiały tak dalej, ale mimo wszystko dziękuję, by wystarczyło. Dla Salsy. No, ładna muzyka, przyznam szczerze. W tym miejscu gra. Oj, to kolejna różowa muszla. Taki właśnie wielki dom muszlowaty, czy jakiś jest do tego przymiotnik, nawet nie wiem. No to cały czas robi to samo. Może wejdziemy? I... Komatora, żyjesz! Wow, super! Pokazałeś się, Lukas! O, też jesteś Salsa? Jak świetnie cię znowu zobaczyć! Nie wiedziałam, że żyjesz! No my też nie wiedzieliśmy, że ty żyjesz! Ja nie mogę dobrze cię widzieć! O, a jak ty się miałaś, małpko kochana? Cześć! No Samba się boi. Ej, spokojnie, no to dobrze. Oj, Doria to chyba właśnie też jeden z magii cyganów. O mój! Co za przesłodcy, rozkoszni goście! Przedstaw mi ich może, co? Tak, jasne. To są moi przyjaciele. To jest Salsa małpa i jego małpa kochanka. A to jest Lukas człowiek. Lukas człowiek. A pies to... Komatora nie znajmienia po niego.
O, Bone, jest to dzisiaj jakiś, nie wiem, niedoceniany dzisiaj w tym let's playu. Bone i pies! Więc jesteś słodkim małym Lukasem! Ale mi o tobie wszystko powiedziała! Czy nam powiedział? Nie wiem. Jesteśmy obojniakami, więc to jest obojętne. Chodź za mną! Pokażę ci, gdzie jest moja igła! O tak, tutaj zapomniałam. Lukas, to jest Doria. Jeden z magii cyganów. Uratował mnie. He saved me! Widocznie taki był los. On to sobie tam przyszykował. No dobrze, a więc teraz pójdziemy za Kumatorą i Sambą przy tym. Więc gdzie jest ta cała igła? Jako się nie widzę. Tłumacz się, Doria. Ale mi powiedział, że ty to przebędziesz. Igła, której pilnuję, jest na dole tego stawu. Moją igłę dużo trudniej wyjąć, jest ona większym bólem tyłka. Więc masz jakiś plan? Aż ciężko uwierzyć, że ty masz moc wyjmowania tych igieł. A zanim nawet będziesz mógł próbować, to musimy tą wodę przemieścić z jednego stawu do tego tutaj, do tej dziury tutaj na początek. Więc ja się pytam, masz jakiś plan co do tego? Wiesz, że na zachód stąd jest laboratorium Chimera? Może to będą jakieś śmieci, które nam pomogą w sprawie z tą całą wodą? Czemu tam czegoś nie poszukasz, co? Okej, przynajmniej jest jakiś plan, lepszy to niż, no, oczywiście brak planu, a więc... Idziemy teraz do tego całego laboratorium Chimera. I tu pamiętam, będzie właśnie nowy przeciwnik, właśnie ta cała przerywka. I tak, ją całkiem łatwo my się atakuje od tyłu, jeżeli właśnie ona wyskoczy z wody, tam trochę czasu jej zajmie odwrócenie się właśnie do nas przodem. I tak, przerepka, jak pamiętam, ma około 400 punktów zdrowia. I najgorsze w tym przeciwniku jest to, że ta ryba potrafi wykonać atakę zamrożenia beta, która oczywiście no, zada całkiem duże obrażenia jednej postaci w waszej drużynie. Więc walka z tym tutaj przeciwnikiem może być całkiem bolesna, ale no skoro właśnie taką rybkę już od tyłu mam zaatakowaną, to no śmiało stąd wyjdę bez wszelkich ran. I cię padło całkiem łatwo. Więc możemy mimo wszystko iść dalej. Może ewentualnie też właśnie się przejdę do gorącego źródełka. Salsa ma level 14, a co mnie twój level obchodzi, skoro i tak potem mi się pewnie już nie przydasz czy coś. Kurczę, wraca do mnie, bo ilu to? O! Świnia! Okej, okay, po tej walce będzie potrzebny, oczywiście potrzebne będzie gorące źródełko. Jest, się trzyma, jaka skuba, no i błyskawica beta. Na Lukasie i... na Lukasie, okej. Ale zawsze się szybko wykończyliśmy, więc Lukas, no, tutaj nam nie padnie. Ale mimo wszystko, walka poszła całkiem dobrze. Salsa, nie obchodzą mi twoje level upy, na sobie daruję te wszystkie ustary i to wymiata i słodko i tak dalej, bo... jesteś za bardzo w tyle, tyle ci powiem. O, co tu się w ogóle działo? Ten czerwony! On się przebił przez płot i uciekł! Ostateczna chimera na wolności! Wow! Okej, okay, czyli... musimy się mimo wszystko mieć na baczności. Mamy chimerę na wolności. Okej, okay, jeszcze się tutaj tak powoli jeszcze zanurzę tak dalej, się uzdrowię na wszelki wypadek. Jeżeli bym miał potem znowu z czymś się walczyć. Czy w ogóle ma Lukas u siebie pełne, znaczy tak, ma on u siebie pełny plecak i to jest ważne, żeby też właśnie Lukas u siebie miał co najmniej jedno miejsce puste, więc niech Lukas da może gulasz Bone'emu. Jakby to jest ważne, żeby Lukas miał u siebie co najmniej jedno miejsce puste, że za chwilkę to miejsce coś zapełni całkiem ważnego. Okej, więc teraz się zgłosimy do Endunaca, który właśnie czeka na nas tuż przed tym laboratorium. O kolego! Dziękuję ci za tamto! O co chodzi? Szukasz czegoś na przeniesienie wody z jednego stawu na drugi? No, jesteś geniuszem, wpadnij na coś, panie Endunac. Te twoje oczy, kolego? To są oczy kogoś, kto się podjął jakiejś misji. A więc bardzo dobrze. Podam ci pomocą dłoń. Bać się! Jezu, podam ci dłoń. Ać się! Nie, nie wiem, czemu to mnie... strasznie bawi.
Podziwiajcie! Gentlemen, behold! Przyjazdam tu pana Chimerę, które w sekrecie budowałem. Weź tą, która sądzisz, że będzie dla ciebie przydatna. Okej, więc sobie może użyjmy tej najbardziej na lewo, tej tutaj właśnie jakby suszarki z rogami i takiej, nie wiem, i ze skrzydłami nietoperza. To jest suszak. To jest najnowszy model Chimery suszącej. I korzysta on z systemu wchłaniania powietrza i silnika odrzutowego. Wystarczy on wszystko. Nawet długie włosy, afro, majtki i azjatyckie piękności. A więc co? Próbujemy na komatorzenie, dobra. Okej, więc weźmiemy teraz tego całego suszaka. Może on nam się przyda? Bo to jest taki oczywiście dobry patent, żeby wiecie, wodę z tego stawu wysuszyć, tego typu rzeczy. Czemu to wydaje takie fajne kroki, kiedy... A czy takie fajne odgłosy, kiedy właśnie kroczy w naszą stronę? Czemu ja tak nie mogę? O, tak! Jesteśmy tu! To rozwiąże nasz problem z wodą! Wiem o tym! Zobaczmy. O! Patrz jak on suszy! On wszystko wysusza! Bo ja wiem, wszystko stoi w miejscu jak dla mnie, więc chyba sobie suszaka jednak darujemy. Wybacz, a nam się nie przydałeś. O, no i patrz jaki taki... No patrz jak on ma takie smutne, takie ślepia, tak odchodzi taki smutny powoli, że mu się nie udało. Ale mi go szkoda po prostu. Odesłaj swój wybór. Okej, czyli ona się... No z tą chimerą się nie udało. Dzisiaj chyba nie jest twój szczęśliwy dzień. Wielka szkoda. No, ale mam jeszcze dwie inne chimery do wypróbowania. Więc niech tylko mnie ta świnia nie zaatakuje. I też ta ryba, o, jest od tyłu, całe szczęście. Myślałem, że będzie od przodu, a jednak mi się, no, całe szczęście udało od tyłu tutaj tą rybę zaatakować. I też świnia się do tej walki dołączyła, więc to też jest ważne. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tak, salsa teraz, no... Każdego zrani, no, tylko właśnie takimi jednopunktowymi atakami, tak naprawdę. Widzicie, no, salsa na ten etap gry jest strasznie słaby. Okej, sobie nie walczy. Okej, teraz... Zacznijmy tych całych, jakby... Te chimery, które tak trochę, wiecie... Jednak wyglądają jak zwykli ludzie, jak na mój gust. To są bracia wiatrowi. Co oni rezultatem połączenia technologii cięcia ciasta z technologią granych człowieków? Ci ludziska są szczególnie ciężko pracujący. Czy na pewno tego chcesz? Spróbujemy. Wiecie, wiatro do wody? Czemu nie? Możemy spróbować. No i też takie fajne mają odgłosy, kiedy kroczą. Czemu ja tak nie mogę? Serio. O! Jesteśmy tu! To nasz problem rozwiąże! Wiem o tym! Więc jak ciężko pracują? Okej... Ja czuję, że to mi nie pomoże, ani trochę. O, patrzcie! Tak ciężko pracują! Może i ciężko, może najciężej na świecie, ale to mimo wszystko daje nam naprawdę... ledwo jakieś rezultaty, naprawdę. Więc ich też odeślemy. Nie mogę z tego odgłosów, naprawdę. O, dostaję swój wybór. Na pewno te dzieci tak się założę, że by dały radę, gdybyśmy dali im jakiś cały rok, czy coś takiego. A może nie? Trochę szkoda. Trochę się na śmiech, jak ten gryzak z Kubusia Puchatka, nie wiem czemu. Taki tam teraz śmiech z siebie. I kurczę, rok? No na pewno, no rok nie możemy czekać, świecie. No w ten rok na pewno ci źli goście wszystkie już igły zdążą wyjąć, więc nie ma co tak ten rok czekać. Może ich ominę? Nie chcę walczyć z tą samą świnią. Okej, to się uda tutaj ominąć. Teraz idziemy... Świnia.